Jednym z istotnych rysów osobistej drogi do świętości Ojca Świętego Jana Pawła II jest bytowanie dla drugich, aby stawać się darem. W byciu darem dla Boga i człowieka. Nasz święty wielki rodak Jan Paweł II. Jednym z istotnych rysów osobistej drogi do świętości Ojca Świętego Jana Pawła II jest bytowanie dla drugich, aby stawać się darem. W byciu darem dla Boga i człowieka. Nasz święty wielki rodak Jan Paweł II. Jednym z istotnych rysów osobistej drogi do świętości Ojca Świętego Jana Pawła II jest bytowanie dla drugich, aby stawać się darem. W byciu darem dla Boga i człowieka. Nasz święty wielki rodak Jan Paweł II. Jednym z istotnych rysów osobistej drogi do świętości Ojca Świętego Jana Pawła II jest bytowanie dla drugich, aby stawać się darem. W byciu darem dla Boga i człowieka. Nasz święty wielki rodak Jan... Jednym z istotnych rysów osobistej drogi do świętości Ojca Świętego Jana Pawła II jest bytowanie dla drugich, aby stawać się darem. W byciu darem dla Boga i człowieka. Nasz święty wielki rodak Jan Paweł II. Jednym z istotnych rysów osobistej drogi do świętości Ojca Świętego Jana Pawła II jest bytowanie dla drugich, aby stawać się darem. W byciu darem dla Boga i człowieka. Nasz święty wielki rodak Jan Paweł II. Jednym z istotnych rysów osobistej drogi do świętości Ojca Świętego Jana Pawła II jest bytowanie dla drugich, aby stawać się darem. W byciu darem dla Boga.